Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa porannym gościem jest Gustaw Adamczewski z Młodzieżowej Rady Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy ostatni czwartek w miesiącu. To oznacza, że ma miejsce dzisiaj sesja Rady Miasta. To dobra okazja, żeby opowiedzieć o organie nieco podobnym i równie ważnym w naszym mieście, czyli o Młodzieżowej Radzie Miasta. W listopadzie rozpoczęła się nowa kadencja, jesteś nowym członkiem wraz z kolegami, działacie już tak naprawdę na rzecz opolskiej młodzieży, tworząc różne ciekawe pomysły. No i takie moje pierwsze pytanie, jakie są Wasze odczucia w stosunku tych kilku miesięcy, od kiedy jesteście w Młodzieżowej Radzie Miasta? Jak się czujecie z tą rolą? No to na pewno pierwsze odczucia były takie, że na pewno było stresująco. Było się ciężko przyzwyczaić do tego wszystkiego, że trzeba było przyjść oficjalnie ze wszystkimi tymi urzędnikami, witać się oficjalnie, a nie tak jak z kolegami, że na przykład przychodzimy i mówimy, zbijamy pionę, siema, jak tam, co tam, tylko dzień dobry, proszę pana, mam i tu i taką sprawę, więc na pewno nie było łatwo. Jednakże po tych dwóch miesiącach, tak no mniej więcej dwóch miesiącach, nieźle. Wydaje mi się, że naprawdę po tak dłuższym czasie się, powiedzmy, zakwaterowaniu się, już jest okej. A wy się wcześniej znaliście jako członkowie Młodzieżowej Rady, czy jesteście zupełnie z innych środowisk? Szczerze, nikogo nie znałem. Tak jak przyszedłem, to przyszedłem na pierwszy ogień, ale stwierdziłem, że... Bo od samego początku chciałem być w zarządzie, bo nie wiem, czy wiesz, jestem na stanowisku sekretarza. Chciałem bardzo być, chciałem po prostu być w zarządzie, chciałem być najbliżej tego wszystkiego, bo jak już się angażuję, to na 100%. Minęły dwa miesiące i co Wam się udało zrobić, albo co rozpocząć już, bo wspomniałeś o projektach. Tak, jeśli chodzi o projekty, cały czas się kreują z powodu pewnych opóźnień, na które nie mieliśmy wpływu. Jednakże udało nam się powołać 4 komisje. Tak jak poprzednia kadencja stwierdziliśmy, że będzie to dobrym pomysłem kontynuować. I udało nam się powołać Komisję Równego Traktowania, Równości, Środowiska i Ochrony i Kultury i Rozrywki. Wszystkie te komisje mają na celu trochę nauczyć młodzież, jak w stosunku na przykład innych ludzi, na przykład inną karnacją skóry, czy nie wiem, innej narodowości, o kulturę, żeby nie było, idzie na ulicy i wytykuje palcem, że o, widać, że tu jest, przysłowiowo mówiąc, Murzyn. W każdym razie ma to po prostu na celu nauczyć młodzież pewnych zachowań i dlatego powołaliśmy tę komisję. Jeśli chodzi o projekty, mamy dwa duże projekty, które chcemy zrealizować w tym roku. Fajnie by było, jakby się udało zrobić to do wakacji. Na pewno jeden uda się, bo jeden to będzie projekt polegający na kongresie młodzieżowym. Wydaje mi się, że to będzie taki pierwszy w sumie w historii Młodzieżowej Rady Miasta, że przyjedzie kilka innych młodzieżowych rad miasta właśnie tutaj do Opolu. Projekt ma na celu wypromowanie Opola, że to jest właśnie miasto, powiedzmy, MRM-ów i dlatego tworzymy ten projekt. Chcemy też pokazać innym, jak my działamy, jakie mamy cele i co będziemy chcieli zorganizować. I w sumie to tyle, jednakże jeszcze ten kongres ma na celu wymianę pomysłów, bo nie wiemy tak naprawdę, jak działają inne młodzieżowe rady miasta. Jesteśmy, tak jak już wspomniałeś, jesteśmy tylko tu 2 miesiące i nie wiemy do końca, jak inne młodzieżowe rady działają. Jednakże kolejnym dużym projektem, który już jest stricte do Opola, to są szkolenia z pierwszej pomocy dla podstawówek i szkół średnich. Będziemy współpracować w sumie z innymi kółkami ratowniczymi z innych szkół średnich, na przykład w LO8 oraz LO2, czyli liceum numer 8 i liceum numer 2. Jest dość mocna ekipa, jeśli chodzi o pierwszą pomoc. I wydaje mi się, że z tymi grupami ratowniczymi wraz z innymi, które się dołączą, myślę, że to będzie super projekt. Czyli wiele działań podejmujecie w ramach tej Młodzieżowej Rady Miasta. Wiele macie też pomysłów. Wspomniałeś tutaj o równym traktowaniu, o kulturze, no i też o edukacji młodszych od siebie osób. To naprawdę szeroka gama różnych inicjatyw.
A twoje pobudki, twoje powody, dla których ty jesteś w Młodzieżowej Radzie Miasta, czy to było spowodowane tym, że na przykład działałeś już w jakichś młodzieżowych czy szkolnych organizacjach? Tak, działam czynnie w samorządzie szkolnym. Prawda, nie jest to dużo organizacja, w końcu to jest samorząd szkolny, nie tak jak Rada Miasta czy Młodzieżowa Rada Miasta. Jednakże tak działałem i po moich w sumie odczuciach wydaje mi się, że jest dużo ludzi chętnych, ale nie wiedzą, co do końca zrobić. Dlatego też dołączyłem do Młodzieżowej Rady Miasta, żeby po prostu pokazać tym ludziom, że wystarczy lekkich chęci, żeby zrobić coś dużego. Mhm. A jak ty byś zachęcił młode osoby, które powiedzmy, że mają pomysły, natomiast no, mają pewne blokady, no bo nie każdy z nas jest w stanie powiedzieć, zróbmy to od razu, potrzebuje jakiegoś takiego, powiedzmy, zapalnika. Co byś takiej osobie powiedział? Przede wszystkim, żeby się nie bała o tym, co myśli, o tym, co chce zrobić. Na spokojnie to przemyślała i jeśli nie ma za dużych, powiedzmy, wymagań, czy nie ma za dużych problemów, żeby to zrobić, to jak najbardziej, żeby po prostu szła na całego i robiła to do końca. A ty jakim byłeś typem osoby, która przychodziła? Też potrzebowałeś jakiegoś takiego zapalnika, czy jednak nie miałeś żadnych blokad albo obaw na przykład? No bo nie ukrywajmy, Młodzieżowa Rada Miasta to jest poważna instytucja. Na początek miałem bardzo dużego stresa. Nie wiedziałem do końca, jak się tym znaleźć, ale gdy poznałem ludzi, gdy poznałem, jak to wszystko działa, to stwierdziłem, że lepiej będzie polecieć na całego i robić do końca rzeczy. A jeśli się nie uda, to myśleć nad nowymi. Mhm. To bardzo ciekawe, co mówisz. Wspomniałeś o wielu inicjatywach kulturalnych, edukacyjnych, spraw społecznych. Czy to są wasze plany na najbliższe kilka miesięcy, czy już na całą kadencję? Głównie jeśli chodzi o nasze komisje, to chcemy, żeby czynnie działały. Czyli załóżmy, że no, oczywiście nie będą, gdzie załóżmy, że jeden miesiąc będzie o 10 projektów, tak jedna komisja zrobi tyle, kolejna zrobi w drugim miesiącu i tak dalej, i tak dalej. Głównie chodziło nam o to, żeby wszystkie komisje działały czynnie jednocześnie i załóżmy, że jeden projekt byłby na jeden miesiąc. Oczywiście w styczniu oraz w grudniu nie było żadnych takich projektów, bo komisje zostały powołane no, niedawno, bo na końcu listopada i stwierdziliśmy, że nie będzie to miało sensu, jeśli od razu powiemy naszym przewodniczącym z komisji, ej słuchajcie, potrzebujemy już jakiś projekt, żeby to zaczęło działać, więc dlatego stwierdziliśmy, że niech spokojnie pomyślą i na luty myślę, że już coś będzie się zaczynało działać. Mhm. Tak naprawdę jesteście młodymi osobami. Widzicie problemy różnego rodzaju, czy to na lokalnym podwórku, czy to na skalę ogólnopolską, czy światową. Jakie problemy widzą właśnie młode osoby, takie osoby w waszym wieku, które byście chcieli na przykład rozwiązać częściowo albo w całości poprzez różnego rodzaju działania i aktywności w Młodzieżowej Radzie Miasta? Na pewno jednym z dużych problemów w Opolu, ale też mi się wydaje, że na całą Polskę, jest to bardzo kontrowersyjny temat, jednakże chodzi o palenie. Dużo młodych osób pali w nieprzyzwoitych miejscach. Ja rozumiem, że są młode osoby, które po prostu tego potrzebują. Nie mówię, że nie, ale no wydaje mi się, że palenie w miejscu publicznym, gdzie zakładając, że to jest przystanek autobusowy, gdzie dużo po prostu osób przybywa, to może to po prostu przeszkadzać. Plus szkodzą nie tylko sobie, ale i innym. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z głównych problemów. Drugim jest to natomiast śmiecenie. Wydaje mi się, że jest to duży problem, bo chodząc po Opolu widzę, że no, ulice są zanieczyszczone. Prawda, no nie wszystkie. Szczególnie przy szkołach, tak mi się wydaje przynajmniej. Jednakże chodząc po przystankach, czy chodząc po prostu po chodniku, widać po prostu te śmieci. I to jest dość duży problem, wydaje mi się. Mhm. A na co będziecie zwracać taką główną uwagę, jeżeli chodzi o Młodzieżową Radę Miasta?
Na co będziecie zwracać szczególną uwagę, na jaki aspekt? Bo powiedziałeś tutaj o projektach tak naprawdę, które dotyczą wielu różnych aspektów, ale czy macie taką rzecz, którą będziecie się zajmować tak regularnie? Coś, co Was wyróżni jako tą kadencję Młodzieżowej Rady Miasta? Wydaje mi się, że głównie, tak jak sama nazwa mówi, Młodzieżowa Rada Miasta, będziemy się skupiać głównie na młodzieży. Nie chcemy głównie, nie wiem, interesować starsze osoby czy innych po prostu ludzi, tak mi się wydaje, tylko skupimy się stricte na młodzieży, bo widać, że młodzież potrzebuje po prostu czegoś, co im da chęci rozwijania się. I dlatego wydaje mi się, że będziemy bardziej się skupiać na młodzieży. Młodzież interesuje się kulturą, środowiskiem, sprawami społecznymi. I to właśnie te tematy będą poruszane przez najbliższą kadencję Młodzieżowej Rady Miasta. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem był Gustaw Adamczewski, sekretarz Młodzieżowej Rady Miasta Opole. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.